Cześć. Witam wszystkich. Dzisiaj jedziemy sobie na zlot w Mnikowie. Mników to taki, może nie zlot, bardziej impreza, mini zlocik, ale bardzo, bardzo popularny tutaj w krakowskich okręgach, ogólnie w Małopolsce, jeśli nie w całej Polsce Południowej. A dziś tym bardziej wyjątkowy dzień, że to już 10 lat Mnikowa. To są wiosenne spotkania, ewentualnie jesienne spotkania, no i teraz właśnie wiosenne spotkanie. Troszkę przesunięte, zwykle odbywało się wcześniej, bo w kwietniu, ale tutaj organizatorzy postawili na pewność pogody, no i jak sami widzicie, nie ma co narzekać. Dzięki. Plan imprezy zwykle wygląda tak, że wszyscy około godziny 9-10 spotykają się pod stadionem Wisły. O proszę, XJ-ka, taka jak moja. Stamtąd rusza parada do Mnikowa. No, tam odbywa się msza. Msza jest o godzinie 12, a więc jest około 2 godzinki na dojazd, chociaż ta parada trwa około 40 minut. Tak myślę, chociaż nigdy nie liczyłem. No i właśnie w Mnikowie, tuż po mszy, zawsze organizowane są jakieś konkursy dla dzieci niepełnosprawnych z jakichś ośrodków, różnych zabawy, wożenie na motocyklu. No i sami widzicie, tak wygląda zbiórka. Ciasno do ostatniego jak najbardziej. Już robię miejsce. No, tłoczno, tłoczno. Ale gorąc, ludzie, mówię wam.
Mogłem ubrać się lżej. Jeszcze raz przypomnę, jak wygląda plan imprezy. O 10:00 zbiórka pod stadionem Wisły. Teraz, tak jak widzicie, parada w stronę Mnikowa, czyli do takiego miasteczka nieopodal Liszek. Tam o godzinie 12:00 jest msza święta. Przy okazji drobny poczęstunek, no ale najważniejsze, działalność taka charytatywna, w sensie dawanie radości dzieciom, tym niepełnosprawnym z domów dziecka, czyli wożenie na motocyklu, różne zajęcia, gry, zabawy, tego typu rzeczy. No a stamtąd chyba koło godziny 13:00 każdy sobie indywidualnie rusza, kiedy chce, w stronę Pasternika, na właściwe miejsce imprezy. Powiem wam, że w zasadzie no, ja na Mników jeżdżę od 2009 roku. Wszystko to wygląda cały czas tak samo, ale mimo wszystko cieszy człowieka. Cieszy człowieka, że może spotkać się z tyloma motocyklistami, których zna lub nie zna, zna z widzenia lub z własnymi znajomymi. No to naprawdę cieszy, ma swój klimat. Także tutaj brawa dla organizatorów za trzymanie pieczy nad tym, żeby wszystko wyglądało jak należy, czyli tak jak widzicie, policyjna obstawa, bezpieczny przejazd przez miasto. Tu należą się pokłony dla organizatorów, naprawdę. No, przyspieszyliśmy. Człowiek przynajmniej trochę ochłonie. Tutaj zawsze na trasie, szczególnie właśnie w tym miejscu, oczekujący mieszkańcy, wiedzący o tym, że dwa razy w roku odbywa się takie spotkanie i przejazd parady motocyklistów. Albo i też przypadkowi gapie, którzy machają, cieszą się, robią zdjęcia. Fajnie, naprawdę fajnie. Pomaga to wszystko w promowaniu tego zdrowego motocyklizmu. No nie takiego, który ludzie widzą tak jak chcą widzieć, czyli zapieprzaniu przez miasto 200-300 na godzinę, wiecie. No, teraz widzicie ogrom całej parady, co się tam dzieje. Popatrzcie sobie. O, taka jak moja XJ-tka. Już miło popatrzeć, na czym się jeździ z perspektywy trzeciej osoby. To jest też właśnie piękne, jak rodzice przyjeżdżają ze swoimi dziećmi, bracia ze swoimi młodszymi braćmi, tak jak właśnie Adrian wziął swojego młodszego brata. Widzicie, teraz jadą przede mną, siedzi sobie, o, mężowie z żonami, kolejny przykład. I to jest też fajne, że tutaj wiek nie gra roli. No, pamiętam, tutaj oczywiście też tego typu przypadki, ale pamiętam, jak byłem na zlocie w Świdnicy, widziałem małżeństwo, które no... albo wyglądali staro, albo faktycznie mieli koło 70-80. Byli właśnie na jakimś czoperku. No piękny widok, naprawdę piękny widok. Raz, dożyć tych lat, dwa, dożyć tych lat na motocyklu i trzy, trzymać się razem, jeździć sobie razem na tego typu imprezy. Tego sobie i wam życzę. No chyba, że wasza baba to jakaś jędza, no to nie.
i mamy przed sobą XJ900, bardzo fajny sprzęt. Może kiedyś nad taką właśnie będę się zastanawiał. No jak nie XJ-era, może taka XJ-ta. A nie, jednak jakaś nowość na trasie jest. W tym roku mamy tutaj rondo, zawsze było takie rozwalone skrzyżowanie ze żwirem, z krzywą ulicą. Teraz jest rondo. Jak ten Kraków się zmienia. Takiego to mógłbym mieć. Wiadomo, że XJ-era pierwsza, ale takiego też. Oj. Prawie na miejscu, prawie pod kościołem, w zasadzie już pod kościołem, teraz tylko trzeba się gdzieś tu zakwaterować. Mile widziany cień. Ładujemy się gdzieś tu. Spal trawę. No to lecimy sobie teraz na Pasternik. Czas zjeść jakąś kiełbasę. No powoli zbliżamy się do Pasternika. No i Pasternik, Strzelnica Pasternik. Trzeba tu gdzieś zaparkować. Adrian! Tutaj na prawo! Ale kuje.
Nie odzywaj, jak się nie pytają. Ale może wszystko. O, czyli dobry. Ale go czule odejmujesz. No i powoli opuszczamy sobie Pasternik. Zostałbym dłużej, ale akurat troszkę inne plany. No poza tym pogoda troszkę się chrzani, także ja szybko zmykam do domu. Mam nadzieję, że ta krótka wideorelacja Wam się spodobała. Do zobaczenia na następnym zlocie. Cześć!